Czołem kochani, szczęść wam Boże. Jak stać się fundamentem Kościoła? Chcecie o tym wiedzieć? Tak więc mała czołóweczka i ruszamy ze Słowem Bożym. W Rzymie do dziś stoi mały kościółek, który przypomina nam wydarzenia z 64 roku naszej ery, czyli bardzo stare. Co to były za wydarzenia? Były związane z tym, jak święty Piotr postanowił uciekać z miasta Rzym. Dlaczego uciekał z miasta Rzym? Ponieważ trwały prześladowania. I kiedy tak uciekał w miejscu, gdzie dziś stoi kościół, spotkał Pana Jezusa, który szedł w drugą stronę. Piotr spojrzał się na Pana Jezusa i spytał się: Quo vadis, Domine? Czyli gdzie idziesz, Panie? Chrystus mu powiedział, że idzie do miasta, by powtórnie go ukrzyżowano. Wtedy Piotr już zrozumiał, że nie może uciekać, gdy wierni Chrystusa są prześladowani, skoro On ma być ich opoką. Tak więc zawrócił i wrócił do miasta Rzym. Dzisiaj czytamy słowa z Ewangelii według świętego Mateusza. Posłuchajcie. Jezus zapytał uczniów: A wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli skała. I na tej skale zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Oto słowo Pańskie. Bohatera dzisiejszej Ewangelii, Piotra, poznaliśmy już jako Szymona nad Jeziorem Galilejskim. Był jednym z pierwszych powołanych apostołów. Był rybakiem, który poszedł za Panem Jezusem. Znamy go też z Ewangelii, gdy chodził po jeziorze, gdy poszedł pełen wiary za Chrystusem i gdy Chrystus go ratował. Dziś natomiast słyszymy, jak dostaje specjalne zadanie od Jezusa, jak Jezus nazywa go skałą. Zmienia mu imię z Szymon na Piotr. I co więcej, mówi o nim, że będzie skałą opoką dla przyszłego Kościoła. I daje mu coś. Co mu daje? Klucze. Daje mu klucze do Bożego Królestwa. Mówi, co teraz ty zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Tak więc Piotr staje się pierwszym współpracownikiem Pana Jezusa. I dzisiaj, co ciekawe, każdy następca Piotra, czyli papież, czyli każdy następca, tak jak Piotr, będący biskupem Rzymu, ma w swoich symbolach właśnie klucze. Klucze są symbolem stolicy apostolskiej, klucze są symbolem właśnie władzy Piotrowej. Tak więc papieże w swoich kerbach wykorzystują do dzisiaj klucze, które przypominają tamte słowa Chrystusa. Jeśli każdy następny biskup Rzymu jest następcą świętego Piotra, to ktoś może powiedzieć: znam obecnego. Ale czy znasz pierwszego? Pierwszego, który został zaraz po Piotrze następcą jego na funkcji biskupa Rzymu, czyli
pierwszego papieża po pierwszym papieżu? Kto to był? A, odpowiedź jest taka. Święty Linus. Dlaczego on? Był już przez Piotra wcześniej ochrzczony, przygotowany do wiary i został wybrany jako jego następca na biskupa dla miasta Rzym. Co ciekawe, niektórzy opowiadają, że po wielkim pożarze Rzymu, po wielkich czasach prześladowań chrześcijan, musiał zaczynać wszystko od nowa. Ale inni dodają, że to nieprawda, że zaczynał od nowa. Miał przecież fundament bardzo ważny, którym była wiara Piotra, która była w nim. I on w ten sposób stawał się fundamentem wiary dla innych. Okej, mam nadzieję, że teraz już wszyscy wiemy i rozumiemy, że aby stać się fundamentem Kościoła, potrzeba i nam taką samą wiarę mieć, jaką miał święty Piotr, który wyznał, że Chrystus jest Mesjaszem i Bożym Synem. Mam nadzieję, że teraz mamy już jedno wielkie KPW i ważne zadanie dla was. Proszę, pomódlcie się za Ojca Świętego, za papieża, by wsparty waszą modlitwą umiał sprostać tym wielkim zadaniom, jakie Bóg przed nimi kładzie. Do zobaczenia. Szczęść wam Boże!